Paraż kolejny. Maroko, brama wjazdowa Afryki, w czasach rzymskich było prowincją zwaną Mauretania Tigitana. Do dziś przetrwały ruiny miasta Volubilis. Gdyby nie to, że część murów Volubilis została rozszabrowana w XVIII wieku na materiały budowlane, a resztę przeszła trudną próbę podczas trzęsienia ziemi, mogłoby to być najlepiej zachowane rzymskie stanowisko archeologiczne w tym rejonie świata. Nawet dziś robi tak wielkie wrażenie, że zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Volubilis zostało wybudowane w III wieku przed naszą erą przez kupców kartagińskich. Prawdziwie światowego sznytu nabrało zapanowania Rzymian w I i II wieku. W szczytowym momencie było zamieszkane przez około 20 tysięcy osób. Oprócz Rzymian byli to Berberowie, Grecy, Żydzi i Syryjczycy, którzy aż do nadejścia islamu posługiwali się łaciną i wyznawali chrześcijaństwo. Meknes, królewskie miasto okrutnego sułtana Mulaya Ismaila, jest uznawane za jedno z najpiękniejszych w Maroku. Do najwspanialszych obiektów w obrębie królewskiego miasta należy system wysokich sklepionych komnat podzielonych na 23 korytarze, wykorzystywanych jako spichlerze oraz królewskie stajnie zbudowane dla ponad 12 tysięcy koni. W pobliżu Meknes leży małe miasteczko, w którym czas jakby się zatrzymał. Znajduje się tu miejsce święte dla wszystkich Marokańczyków – sanktuarium przy grobie Mulaya Idrisa, założyciela pierwszej arabskiej dynastii w Maroku. Sanktuarium zbudowano w XVIII wieku.